No i żółte, były żółte ogólnie robione, takie żółte, ale żółte. Nie aż takie jaskrawe. Ale chyba nie aż takie właśnie, no. Nie, jakby ktoś po prostu chciał kupić, no to jest naprawdę kombajn godny polecenia. Mnie tam nigdy nie zawiódł i myślę, że na takie średnie gospodarstwo jest w zupełności wystarczające. Doinwestowany. No, a jeszcze mam bardzo dużo części do tego modelu. Koła to już swoje przeżyły, dlatego je wymieniłem, ale mogę komuś oddać. No, może się przydadzą. No, dojazd wiadomo. Tutaj tego sieczkarnia jest. No, sieczkarnia tam w kroku była zamontowana. Z tego względu, że hodowlę zrezygnowałem, no. I no, to nie było potrzeby tej słomy po prostu trzymać. Nie bardzo. Jeszcze leży półletnia słoma, kurczę, nie ma co z nią robić. No, tak jak... Chciałem jeszcze o słomę, bo nie wiem, bo tutaj na półce zdjęta jest. Wiadomo, jak... Wszystko tak w środku, nowe praktycznie. Tak. Podsiewacze, sity. No, chyba jakieś taki... Jasno-mionowy taki chyba kiedyś. Żadnych luzów nie ma tutaj, nawet przy tych podajnikach widzi pan. Swoimi metodami pouszczelniałem, żadnych szmat, pianek, niczego nie ma, jest rura włożona o średnicy tam 4 mm dospawana, także nic tu się nie sypie z niej. Fajno. A w tamtym roku nabyłem drugi kombajn na części. Taki kolorystyka jest taka. Ale zbiornik jest bardzo szczelny do tego stopnia, że trzeba wodę wypompować z niego. Tak niewykończone jest to wszystko, bo też... No, ale kabina fajna, taka oryginalna. Inne jak wszystkie. No ale zdaję egzamin, szczerze mówiąc. Bo jest, kurczę, funkcjonalna przede wszystkim. Drzwi nie latają, bo są suwane. Siedzenie jest też wygodne do przejazdu. Emblematy jeszcze w większości widzę są oryginalne. No. Bardzo często już ich nie ma. No tak.